Chciałem tylko powiedzieć, żebyś mu telewizji nie puszczała i narkotyków nie dawała. Bo liczę je. To nie jest łatwy stan, bo to jest... Ja musiałam się też trochę odciąć naprawdę od ludzi wtedy i być gdzieś tylko w swoim świecie, co z jednej strony było fascynujące, a czasami ciężkie. I czasami dopadała mnie ta niemoc tej dziewczyny i to, że ta jej alienacja to nie jest łatwe tak w dzisiejszym świecie, tak zwłaszcza na przykład w dużym mieście. Wiesz, o czym mówię? To mój brat. Czy nie przyszłoś do tej pustej głowy, że można się z twoim bratem za darmo? Bo jest fajny? Widzę, że się kolega zakochał. Ludzie tak chyba się przyzwyczaili do tych nielegalnych źródeł, że nie wiem, czy to... Chciałabym, żeby to było wypromowane bardziej. Może trzeba po prostu bardziej ludzi uświadamiać. No bo jeżeli mają i tak ściągać film i tak, no to lepiej, żebyście umieli z legalnego źródła, prawda? To był taki zamknięty w sobie, co? Taki introwertyk na maksa, wiesz. I dlatego nieśmiały. Masz fajnego brata. Każde pójście do kina daje możliwość dla twórców do realizacji ich filmów, tak? Bo mamy wtedy środki. Żegnać, bracie. Kochasz go bardzo, co? Jak to jest moja jedyna rodzina, jak to jest mój jedyny przyjaciel, tak? Pokazać ci telewizję?